Na wzór procesji krakowskich z relikwiami świętego Stanisława biskupa arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wprowadził we Lwowie tradycję procesji z relikwiami błogosławionego Jakuba Szczemie, patrona archidiecezji lwowskiej. Jakub Szczemie był franciszkaninem. Właśnie on, będąc arcybiskupem halicko-lwowskim, w 1412 roku przeniósł stolicę metropolii łacińskiej z Halicza do Lwowa. Na tych terenach przez długi czas był komunizm. Odciągnął on ludzi od praktykowania. I tak mi się wydaje, że ta jego świętość, która się szykuje, kanonizacja, może być dla młodych kapłanów, dla wszystkich kapłanów wzorem do naśladowania, że trzeba tworzyć na nowo grupę ewangelizacyjną, trzeba przekonywać ludzi do tego, że jest Bóg. 7 września już po raz czwarty wierni przeszli ulicami Lwowa od kościoła świętego Antoniego do Bazyliki Metropolitalnej. Uroczystej liturgii przewodniczył arcybiskup łódzki Marek Jędraszewski, który również wygłosił homilię. Po zakończeniu Eucharystii arcybiskup Mokrzycki wręczył grupie wiernych medalię błogosławionego Jakuba Szczemie, najwyższe odznaczenie przyznawane przez archidiecezję lwowską. Między innymi wyróżniony został Stanisław Myszkowski z Nowego Miasta koło Sambora. A naprawdę łzy w oczach stali, aż mój proboszcz prowadził nas do tego, do biskupa Żołda. Dostałem ja poza swoje sługę takie nagrody. Pod lwowskich Brzuchowicach, gdzie znajduje się Lwowskie Wyższe Seminarium Duchowne, hierarchowie spotkali się z duchowieństwem i uczestnikami 12. Archidiecezjalnego Dnia Młodzieży. To wielka chluba dla kościoła lwowskiego, że może poszczycić się takim wspaniałym biskupem, czczonym ciągle przez miejscową ludność, miejscowy kościół. Świadczą o tym także liczni wierni, którzy wzięli udział w procesji od kościoła franciszkanów do katedry, potem brali udział w samej mszy świętej. To robiło ogromne wrażenie. Procesję i nabożeństwa uświetniła orkiestra Dęta z Jaworzyny z diecezji tarnowskiej oraz chór Canticum Canticorum z Libięża. Jeszcze jedna nowa tradycja powiązana ze wspomnieniem błogosławionego Jakuba Szczemie. To msza święta odprawiona na rozpoczęcie roku akademickiego, której w kościele seminaryjnej Matki Boskiej Gromnicznej we Lwowie przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Cieszę się bardzo, że po wielu latach wróciły także do Lwowa jego relikwie. I od kilku lat mamy również procesję ulicami miasta Lwowa. Ten patron, który również ratował miasto Lwów przed wieloma nieszczęściami, przed kataklizmami, przed pożarami. I ta pamięć stale jest żywa. Cieszy się on również tą łaską uzdrawiania wiernych od chorób głowy. I widziałem, jak właśnie przy tych wystawionych relikwiach, jak wiele osób z wielką wiarą przychodzi, przytula swoje głowy, prosząc o uzdrowienie, ustąpienie bólu. I te łaski wierni często otrzymują. Za to jesteśmy wdzięczni błogosławionemu Jakubowi Szczemie.